po tych wyborach albo my z opozycji będziemy siedzieć, albo oni będą siedzieć. I to jest walka tak naprawdę o to, która strona trafi do więzienia. Z tym, że jedna strona ma za co, to jest PiS, a druga według PiSu może trafić za to, żeby zamknęła swoje bardzo fajne twarze i nic nie mówiła.